Widzowie, wyszła kolejna część, 67 z Kibidi Toilet i dzisiaj ją obejrzymy. Dobra, najpierw musimy obejrzeć cały 21 sezon, czyli to będzie od 60 chyba 3 do 5 cały odcinka. Sezon. No, cały sezon trwa tylko 5 minut, ale chodzi o to, że no musimy tak sobie wszystko, widzowie, przypomnieć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie ma sensu oglądać nowego epizodu, dlatego że tam pojawiają się nowe postacie. I teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, Spider Toilety. Mamy tutaj walki tutaj. O, patrz, na przykład ten gość, no to nie? Jest, to jest chyba Dark. To jest ten Dark? No właśnie, to tak chyba będzie Dark, prawda? I on jest całkiem Dark ogarnięty. Speedy. Natomiast ten, kto teraz to nagrywa, wydaje mi się, że to jest zwykły kameraman, no nie? Tak, tak, chyba mi się tak wydaje. Tak. Okej, okay, tutaj leci jakiś kibel i on rozwala... No właśnie, a czy to był laser kameraman car? Chyba tak. Natomiast to jest zainfekowany speakerman. Tak, ewidentnie to jest on i on ma na sobie kibla. I pytanie, czy ten kibel zaraz zostanie zdjęty. No, powinien być zdjęty. Ja tego aż tak dobrze nie pamiętam. Tu wleci. Ja ale, o, leci! Glitch kameraman! Czyli najnowszy mityk, chociaż pytanie, czy w tym nowym epizodzie... Czy w tym nowym epizodzie nie będzie nowego mityka? Na przykład, tego nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ale gość tutaj dostał z przepychacza! No i dobra, tutaj jest jeden odcinek i teraz on się będzie kończył, więc mniej więcej przypominamy sobie, no właśnie, ten large speakerman rozwala tego kibla, tylko po to, żeby właśnie nie było problemu. Natomiast tu leci ten ten okta, że wiecie, że 8 rakiet ma, no nie? Jakoś tak on się chyba nazywał, ten helikopter. No i lecą na przykład kamera, helikoptery, leciał tam, widziałem upgrade Titan Cameraman, no nie? Więc wiadomo, teraz kibelki mają mniej siły, a bardziej jakby ta dobra strona mocy zyskuje na sile. No ale teraz to jest ten... O, to jest piekarnik. To jest ten Owen. Owen Basso Toilet chyba. To jest mniej więcej nowa postać, przynajmniej w Toilet ten Defense, no nie? On jest w miarę nowy. Ale tutaj mamy upgraded Titan Speakermana, upgraded Titan Cameramana. No i teraz lecą kolejne kible. One robią skibidymi dob, jest, jest! Skibidam. Dawa, dip. No i dobra, on zostanie rozwalony, ale dobrze, że to oglądamy teraz, bo naprawdę sporo sobie przypominam, więc wy pewnie, widzowie, też sobie teraz sporo przypominacie, ja no właśnie nie? Nie mogę sobie przypomnieć. Nie, to ja już pamiętam, ja już teraz to wszystko pamiętam, no nie? Więc jest git, jest git, dobra, dawajcie, lecimy. Leci tutaj Titan Cameraman, ale właśnie w tej wersji upgraded, a tutaj są helikopterki, kibelki, no nie? I oczywiście sobie tutaj ładnie... Który to jest odcinek, wiemy, który to jest odcinek? To jest odcinek, jeżeli się nie mylę, 65. I on miał chyba 3 części. Jakoś tak, no a, nie? Ja już pamiętam. No właśnie, dobra, ja teraz pamiętam ten odcinek. Ja już pamiętam, co będzie później. Właśnie, się kończy i robi się to. Są ci scientiści, bo to jest Police Rocket Toilet, no nie? On w Toilet Tower Defense, pamiętam, że był bardzo, bardzo szybki. Tak, i tu jest i on uciekł, bo ci tutaj byli. No i ten a, gość i to jest ten wjechał. Głośnik. Tak, tak, i on jest super bossem, jak się gra w dlatego Nightmare ten ma słuchawki. W Toilet Tower Defense. I właśnie ten dziad straszny będzie bardzo kluczową postacią w nowym odcinku tego Skibidi Toilet, bo ja sobie, no, nie chciałem za bardzo spoilerować, ale przewinąłem sobie na szybko, żeby zobaczyć, o czym to będzie, żeby móc tak miniaturkę ogarnąć i faktycznie ten gość będzie bardzo, bardzo ważny, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale najpierw ale rozwalcie chyba tego. Ale ten był rozklepany z tego, co kojarzę. Dobra, tutaj jest tarcza, ten jest ten speaker, tak, on nie był spłukany przypadkiem? Zaraz się o jego tym przekonamy. Jego się nie dało, jego się nie dało chyba właśnie. Może tak, może to był ten gość, którego nie dało się spłukać. Dobra, jest klepa, tak czy inaczej, słuchajcie. Klepił się, no widzisz, próbuję go spłukać i się nie dało go spłukać, bo on się tutaj klepa, tak, czyli wszystko tak, jest mówiłam już jasne. Dobra, mamy to, ale oni oczywiście go rozwalają, no ten ma młot i tak dalej. Tak. No wiadomo, jest dwóch upgraded, więc ciężko, żeby oni go nie rozwalili w końcu, no nie? Więc dawaj, dawaj, klep go tutaj, pum, 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 dziada, pum! No i teraz wlatuje ten speakerman, no i teraz już dziada chyba rozwala, prawda? Tak, dawaj! Dawaj, nie, go! Dawaj, klep go, klep go. Ej, ale w ogóle ile oni siły muszą włożyć w to, no nie? Tak. No ale dobra. To tak wcale nie wygląda na kibelkach. A no dobra, tak ale dziad został rozpykany. Dziad został rozpykany, więc jest spoko. Patrz, i to była jakaś głowa w głowie. No i teraz widzisz, leci samolot i lecą te właśnie wybuchające. Tak. One były bardzo ważne. One w Toilet Tower Defense usypiają inne postaci, no nie?
teraz był ten ekran właśnie kamery. No i dobra, jak to będzie dalej? Bo my zbliżamy się, słuchajcie, do końca za 20 sekund, do końca sezonu 21 i będziemy właśnie musieli obejrzeć te nowe części. Więc uwaga, gość podnosi kciuka. Teraz co będzie w kolejnych częściach? Że jest źle. No właśnie. Natomiast teraz mamy Skibidi Toilet 66 i tu są trzy części po minutę, więc to jest 3-minutowe. I to już jest wprowadzenie do nowej części 67. O, to już pamiętam. Tak, to, już pamiętam. To musimy zobaczyć. Bo tutaj to jest w tym mega, magazynie mega ważne. Czy coś byli. Tak, oni byli w tym takim laboratorium. Dobra, zobaczmy. Bo ewakuowali. Tak, bo tutaj te kameramany strzelają sobie. One są zupgrade'owane trochę, no nie? I tutaj Skibidi, Skibidi, Skibidi. Jest ten dziad. Jest ten dziadek, no nie? Oni rozwalili upgrade'ów. Tak, to była jakaś taka właśnie informacja. I patrz, gość się aż trzęsie. Oni się cykają, bo tu Skibidi, 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 dop, 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 jest, jest. Dobra. Patrz, cioch, rozwalił go. No i dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Oni wbijają się do tego laboratorium. Ten jest wielki. Wojskowy kibel. O kurczę, ej, ale powiem Dancing szczerze. Woman chyba, gdybyśmy, te baby tutaj były. Gdybyśmy od razu obejrzeli nową część bez tego, to to byłby błąd. Bo tak to byśmy bardzo dużo rzeczy zapomnieli i bardzo dużo szczegółów. To była Surveillance Camera Women. Dobra, lecą dalej. Okej, okay. I ten, oj, ten był Spider. Pamiętam, że się go bałem, on był straszny. Dobra, tutaj lecą te kibelki i widzicie, kibelki ewidentnie teraz zyskały na sile, ale mamy TV Woman i Surveillance Camera Woman i Dancing Speaker Woman, czyli trzy kobiety. To ten taki basic. Tak, a ten to był zwykły basicowy, no. Tam był Dark Speaker Man także, no kontra ten wielkolud. No, tutaj on, go chyba glitch rozwali. On nie wygląda, słuchajcie, najciekawiej. On jest ewidentnie naprawdę dużym bossem, więc uwaga, został tutaj dziabnięty przez, no i to jest chyba... Glitcha, tak. To, tam jest jakby ten, no, glitch cameraman, no nie? Patrzcie, no widzicie te przepychacze. Tak, tak. No, ewidentnie. Dobra, grabę sobie tutaj zbili, więc całkiem spoko. I teraz uwaga, co tutaj teraz coś będzie? Dużego wiedzie. Tu będzie ten dziadek, będą prawda? Uciekać. To będzie ten dziad? Tak, tak. Dobra, ale tu się grubo dzieje. TV Woman zabiera ich. Glitch jest zepsuty, słuchajcie. Ewidentnie ucieka. No i dobra, oni też sobie uciekają i lecą do tego kontenera. To też pamiętam ten kontener mniej więcej. Leci tak, ten to gość. Pamiętam, że on nie dobiegnie. Tak, on nie niestety dobiegnie. Nie dobiegnie, bo został rozcięty. Ale widzowie, nam zostaje pół minuty do nowej części. Uwaga. Serio, musimy się teraz skupić, żeby wszystko dobrze oni zapamiętać. Ewakuowali. Tak, i oni wbili się do tego laboratorium, no nie? Tak. Large TV Man. Wszystko się tutaj, słuchajcie, zgadza. Więc uwaga, co tutaj będzie? Co tutaj się, słuchajcie, wydarzy? Jest scientist, tak? Okej. Okay, no, i on teraz jej chyba pokaże coś. Jest scientist, tak. On chyba coś tam pokazywał, uleczył nie? Uleczył ich chyba. Dobra, uwaga. Uwaga, dużo białego światła. I mamy kolejną część. I uwaga, zaczynamy Skibidi Toilet 67 part 1. Trwa to 2 minuty, ale musimy to mocno przeanalizować, widzowie. Lecą tam, widziałem, kameramenowie. Tutaj jestem, są słuchajcie, ciekawa, kibelki. Do czego nawiązuje to światło zielone. Ej, to jest chyba nowa białe. Postać, widzieliście? On miał tak. Dwie bazuki. Czyżby to był nowy mityczny gość? Czy mi się tylko wydaje? Nie, za mały do mityka. Co ty? Ale glitch też był mały. Ten glitch kameraman. Ej, słuchajcie. Ja kojarzę, że takie bazuki miały kible. Ale nie kojarzę postaci na zasadzie, że kameraman ma takie coś. O kurczę. No to to się robi ciekawe. O, Toxic! To jest nowa postać też z tych kibli, czyli ten Toxic Toilet. I pamiętam, jak graliśmy, słuchajcie, raz, to chyba ten Toxic Toilet był. On się natomiast przeraził. O, się czegoś wystraszył. Tak. I leci co? No to jest upgraded Titan Cine... Tak, nie, to jest upgraded Titan Cameraman, tak? Tak, 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 tak. Tak mi się wydaje. Dobra, on go przeciął. Ej, ale jaka mocna część. Ile tu się dzieje, widzowie. Ten Toxic go atakuje. O, wow. Ej, dobra, to jest potężne. Będziemy musieli zaraz tą część, słuchajcie, jeszcze raz sobie przeanalizować, bo tu się robi naprawdę dużo ciekawych rzeczy. I dobra. Takich, że one mogą wejść. Myślałam, że do jakaś nowa Toilet postać, Tower wiecie. Defense. No właśnie, czy to nie była nowa postać? Uwaga. No właśnie. Tutaj będzie chyba ten dziad, tak mi się wydaje. Ten wielki. No tak. No popatrz na niego. Wow.
No ja bym się go cykał, nie wiem jak wy. Ale to jest część pierwsza, może jeszcze nie być tutaj postaci. Może nie być, ale moim zdaniem ten pierwszy gość był nową postacią. Ten co miał bazuki. Dobra widzowie, puściłem to specjalnie na szybkości 50%, żebyśmy mogli sobie stopować i oglądać rzeczy, tak jak tutaj rozwalony kibel. No akurat rozwalony kibel nas nie interesuje, ale patrzcie, tutaj ulegli kameramenowie, no niestety rozwaleniu, prawda? Tutaj natomiast słuchajcie, chciałem właśnie przeanalizować tą postać. Popatrzcie, to będzie bazuka. To jest kameramen, ale on ma jakieś bazuki. I czy wy kojarzycie postaci, które do tej pory miały takie bazuki? Bo ja szczerze mówiąc nie. Serio, popatrzcie na to. Tutaj mamy znak radioaktywności, tak jakby to się wiązało z tym toksycznym kiblem, który już tutaj był. Natomiast są to typowe bazuki, po prostu, które strzelają. I ja nie kojarzę żadnego takiego, więc to może być nowy mityk. Naprawdę to może być nowa mityczna postać, ale obserwujmy dalej. Patrz, jakie to są wielkie kible. Nie wiem, co to jest, ale to wyglądało jak kibel. Tutaj gość strzela dalej. Nie, no naprawdę, ale to z drugiej chyba strony zobacz, postać. Nowa mityczna postać, no. Ale zaraz zobaczysz, że on go powali. No, zobaczymy. Powali tą nową mityczną postać. Zobaczymy, to jest Police Rocket Toilet, to on już był wcześniej, prawda? No to nas nie dziwi akurat, bo go już wcześniej widzieliśmy. Natomiast jak to będzie wyglądało dalej, nad tym się zastanawiam, bo serio, jeżeli to jest nowa postać, to ona zostanie dodana do Toilet Tower Defense i to mnie będzie super cieszyło, no nie? Tutaj, co, widzisz, opatrz, patrz jak on wygląda, jest to typowy kameramen, widać, że jest to zwykły kameramen. Ale jednak ma bazuki. Ma, co, ma broń. Więc taką. To jest coś. Ale zobacz teraz co się stanie. Dobra, rozwala tego gościa. Okej, w porządku. To już wiemy, że po prostu on go bardzo mocno klepie. Pokazuje mu kciuk. No nie, no to musi być nowa postać, widzowie, no nie? Tak, ale zobacz, on zostanie. I leci Toxic Toilet, patrzcie. To jest ten sam znak radioaktywności, który on miał, słuchajcie, w bazuce. I czy on został od razu rozwalony? Moim zdaniem tak, on zginął tutaj od razu. Tak. Serio. Tutaj ma gość aż dwie bazuki i strzela w tego właśnie toksyka. Patrz, ten toksyk ma i piłę, i właśnie butle z czymś toksycznym. I my z nim graliśmy w Toilet Tower Defense, no nie? Tak jakby on był już wcześniej. Ale patrz, widziałaś jak on się zdenerwował? On się naprawdę przestraszył. Nie wiemy tak, tylko czego te, on się przestraszył. Te. No i teraz tak, tutaj ma, widzisz? Ten sam znaczek. Ten sam, co miały bazuki. To jest tam mieli podejrzane. Na tej bazuce. Dobra, tu jest Titan Speaker Mountain wersji upgraded. No i tu jest Titan Cameraman wersji upgraded. Patrz, tu ma jeden laser, tu ma drugi. Ale czy on miał te działka wcześniej? Nie pamiętam właśnie tego. No już nie wiem. No nie wiem. Tu natomiast jest gość z maską. I słuchajcie, to jest ten Boss So Toilet, który ma te piły. On mu wyrwał piłę. Patrz, to jest niesamowite. Ej, a i może sam to sobie będzie włożył. Nowa postać? No nie wiem, nie wiem, ale on wyrwał mu piłę i sam sobie założył, więc to naprawdę ciekawe, serio. Tu leci ten toksik i wbił się mu w kark. Normalnie, słuchajcie, wbił się mu w kark, więc no nie. No tak, ale on go chyba tutaj, no dobra, pokona go. No właśnie, bo ten gość teraz go atakuje, ale ten kameraman chyba go rozklepie, no nie? Bez problemu, no powinien przynajmniej. Ciężko im powiedzieć, wiesz, czy te z bazuką to będą nowe postacie. Ja też nie mam pojęcia, no nie? Chyba nikt jeszcze nie ma pojęcia, bo to jest nowe, to jest part 1 dopiero. Pytanie, czy po no części właśnie, drugiej będziemy wiedzieli coś więcej. Pokazane. Ten Titan upgraded Titan Cameraman dalej ma tą rękę z piłą. On zabrał to kiblowi, więc to jest mega mocne, że oni mogą sami siebie ewoluować. Serio. Ale tutaj z kolei, słuchajcie, wjeżdża. No właśnie, wjeżdża ten wielki dziad. I ten wielki dziad już jest w Toilet Tower Defense. On już jest dużą postacią. Ale pytanie, czy on będzie jakimś największym bossem w ogóle w historii tego Skibid Toilet? Bo to się szczerze trochę tak zapowiada. Jakby to miała być właśnie najpotężniejsza tak, postać. Tak, może nawet Titany nie mogłyby go pokonać, nie? Tak, popatrz. On, popatrz. On na niego wskazuje, ale nie wiem po co jakby on go wskazuje, że chyba będzie go klepał. Ja to przynajmniej tak rozumuję. Ma no tak. Tutaj włączoną tą piłę, więc on jest gotowy. I pytanie, widzowie, co dostaniemy w kolejnej części?